W Lesznie jest naprawdę ogromne szkolenie, jest konkurencja, są młodzi zawodnicy. Gdzieś Leszno postanowiło postawić na młodszych zawodników. Ja wiedząc o tym musiałem gdzieś zapewnić sobie gwarancję jazdy. Taką gwarancję daje mi Krosno, daje mi gwarancję rozwijania się. Wierzę, że to będzie długoletnia współpraca. Myślę, że te 3 lata to będzie tylko początek, gdzieś może i dłużej. Zacznijmy od tych 3 lat. Ja się postaram pokazać jak najlepiej, postaram się rozwinąć i to będzie takie jakby przetarcie może. No ja swoją przygodę zaczynałem pod okiem braci Pawlickich i pod okiem taty Piotra Pawlickiego, ale również otarłem się o naprawdę ogromne legendy w tym klubie. Gdzieś Jason Doyle, czy Janusz Kołodziej, czy Emil Sajfudinow, to są naprawdę ogromne nazwiska, które wiele wniosły do mojego żużla. Naprawdę Jason Doyle też w tym sezonie mocno mi pomógł. Z Jankiem Kołodziejem też można zawsze było porozmawiać. Wynoszę naprawdę wiele z tego klubu, jestem mu bardzo wdzięczny. Dzięki możliwości rozwijania się, również też dzięki możliwości jeżdżenia w Rawiczu, tak? Gdzieś oni mi dali tą możliwość. Ja to myślę, że wykorzystałem dobrze, mogłem oczywiście lepiej, wiem już to po fakcie, ale Krosno to będzie klub, w którym będę się prawidłowo rozwijał. Gdzieś ta Polonia Bydgoszcz będzie bardzo mocna, Falubas Zielona Góra też również będzie bardzo mocna, ale my wierzymy w naszą moc, wierzymy w nasz team spirit, który po prostu wejdzie się tu i idzie go odczuć i myślę, że to będzie kluczem do naszego sukcesu.